Tak, słucham. Dzień dobry, Marcin Zasada z Dziennika Zachodniego. Czy z panem Rafałem Dydakiem mam przyjemność? Tak, przy telefonie. Pan jest kominiarzem, prawda? Dobrze. Tak, mistrzem kominiarskim. Mistrzem kominiarskim, świetnie. Panie Rafale, mam do pana takie nietypowe pytanie. Wie pan, że idą święta i podobno Mikołaj zjawia się w każdym domu i roznosi prezenty, a jeszcze podobno włazi przez komin. To możliwe w naszym familoku, żeby tak się wślizgnął przez komin do domu? Czy to możliwe? Pewnie, że jest możliwe. Możliwe? No oczywiście, że jest możliwe. No, tylko najpierw trzeba kominiarza zaprosić, żeby ten kominiarz mu drogę utorował. A proszę mi powiedzieć taką rzecz, tak technicznie, fizycznie, patrząc na to, na ten akt wchodzenia przez komin, to jak? To tak się wślizgnąć? To trzeba tak wskoczyć i tak się potem leci, dolatuje się gdzieś, czy się jakoś tam, nie wiem, przeciska? Nie. Jak to wygląda? W tradycji kominiarskiej było tak, że najpierw do takich szerokich przewodów kominowych się wchodziło, które szczególnie zakorzenione są na Śląsku. Bo to są poniemieckie przewody kominowe, takie szerokie, one mają obwód 50x50 i tam się faktycznie w to wchodzili ludzie i wchodzili kominiarze, je czyścili całym swoim obwodem ciała, ale wchodziło się od dołu do góry. A, czyli można powiedzieć, że jeśli Mikołaj Święty gdzieś ma komfortowe warunki wchodzenia przez komin, to na Śląsku najbardziej, tak? Najbardziej na Śląsku, tak jest, bo to są najbardziej rozpowszechnione kominy na Śląsku. W internecie na pewno pan znalazł 6 powodów, dlaczego Mikołaj nie istnieje i taki... Nie, właśnie nie, jest coś takiego? Jest coś takiego. Dlaczego nie istnieje? Dlaczego Mikołaj nie istnieje? 6 zasadniczych powodów. I jakie to są powody? No i między innymi, że nigdy nie spotkaliśmy renifera, pewno biolog się do tego tak ustosunkuje, no. Że nigdy nie spotkaliśmy renifera, który lata, tak? No dobrze, ale jak nigdy nie spotkaliśmy i nigdy nie widzieliśmy, czy to jest na pewno prawda, że taki renifer nie istnieje. Dla mnie taki najbardziej przekonujący, jeżeli mam się ustosunkować pozytywnie do tych 6 powodów, taki najbardziej oddziaływujący na mnie element to właśnie, że Mikołaj musiałby się poruszać z prędkością 3000 razy większą niż prędkość światła. To patrząc na gruncie typowej matematyki, na pewno jest to niemożliwe. Ale musimy jak gdyby zacząć od początku. Matematyk nie zajmuje się pojęciem, którego nie rozumie i nie przypisuje jakichś liczb albo nie rozważa pojęć, które nie są zrozumiałe. Czyli trzeba byłoby na początku zdefiniować, kim jest Święty Mikołaj. Czyli podać konkretną definicję świętego Mikołaja. No gruby pan w czerwonym kubraku z butelką Coca-Coli. No to jest taka tradycyjna, ale teraz czy to jest święty Mikołaj, czy to jest tylko symbol świętego Mikołaja? No chyba święty Mikołaj, no. Zastosujemy sobie coś, co wszyscy nasi studenci, szczególnie sekcji nauczycielskiej znają, tak zwany trójkąt semantyczny. Tu mamy, definicję jakiegoś pojęcia, tak? Zastanawiamy się na razie, jakie to pojęcie jest, czy materialne, czy niematerialne. Może występować symbol, tak? No nie wiem, jaki symbol. No z rysunków to ja nie byłam dobra. Bardziej to wygląda jak bałwanek niż Mikołaj, no ale dobrze. Ale dla kogoś jest Mikołajem, szczególnie jak podpiszemy Mikołaj, tak? Ma to znak graficzny, właśnie M-I-K-O-Y-I, Mikołaj, tak? A oprócz tego właśnie chodzą sobie różni Mikołaje, czyli mamy modele Mikołaja, tak? No i teraz, czy może coś mieć symbol, znak graficzny, czy może coś mieć swój model, tak? A jednocześnie być niematerialne. No oczywiście, cała matematyka się na tym opiera. Proszę mi powiedzieć taką rzecz, jak pan, albo może na początek zapytam, czy w tym przedświątecznym okresie zdarza wam się, że te renifery gdzieś wam trochę próbują odlatywać? Odlatywać? Nie. One się w przedświątecznym okresie najlepiej czują, bo one są wtedy w swoim żywiole, bo no ale... to jest ich wymarzona pogoda. W lecie to one się tak trochę u nas, w tym naszym klimacie męczą. Musimy im robić takie kałuże i chłodzić je. A teraz one
mają taką fajną zimową sieć i są... A skrzydła im, skrzydełka im jakieś gdzieś tam wyrastają na zimę? Nie zauważyłem, nie zauważyłem. Może, ale nie zauważyłem. Chyba, żeby one tak tymi różkami tak machały. Może w nocy, jak nas nie ma, to sobie tam latają. A właśnie, a zauważył pan kiedyś... Na miejscu w każdym razie na wybiegu są. A zauważył pan kiedyś rano, że pan przychodzi, albo wieczorem na przykład pan tam patrzy gdzieś w okno, a tu na niebie coś... Reniferek odlatuje, nie? Nie. A proszę powiedzieć, a tak, a gdyby... zdarzyło się, że na przykład przed świętami gdzieś kręcił się koło zoo jakiś jowialny staruszek, który chciał tam gdzieś wypożyczyć parkę takich tych reniferów? Się kręcił. Kiedyś miasto chciało wypożyczyć, natomiast... Miasto? A po co? No, władze sobie wymyśliły, że taki zaprzęg reniferów gdzieś tam jaki wjedzie, lodowisko otwierali i taka miała świetna, ale one nie były zaprzęgane, także nie chciałem ryzykować. A ile by tak kosztowało na przykład takiego renifera wypożyczenie, gdyby ktoś chciał na przykład ewentualnie? Nie, no to jest... My wypożyczamy, nie prowadzimy, wielbłądy wypożyczamy. Panie doktorze, czy z całym przekonaniem i na gruncie bogatej wiedzy i doświadczenia, które pan posiada, jest pan w stanie stwierdzić, że na pewno nie istnieją latające renifery? Jako biolog i jako fizjolog zwierząt, bo takie zajęcia z fizjologii dla studentów prowadzimy, właśnie z fizjologii porównawczej zwierząt, z całą pewnością mogę powiedzieć, że renifery nigdy nie latały i nigdy nie będą latać. Przynajmniej w takiej postaci, jakie są dzisiaj. Natomiast trzeba powiedzieć, że inni saczy kuzyni reniferów latają. Znają szybko, że po prostu... Ale niestety to by renifer musiał mieć coś między przednimi a tylnymi nogami, a on niestety nic nie ma, oprócz futra, żeby mógł latać. Małe reniferki ze skrzydłami, niestety ciągle się obracamy, musimy wrócić do fizjologii, dlatego że konstrukcja renifera jest taka, że wyklucza latanie. Bo musimy pamiętać, że albo skrzydła, czy to ptaków, czy nietoperzy, to jest przednia para kończyn. A niestety renifer przednią parę kończyn, czyli nasze ręce u człowieka, używa do biegania. Jakby pan określił szansę, tak trochę zabawiając się w Buchmachera, na to, żeby istniał taki renifer ze skrzydłami albo z jakimkolwiek innym urządzeniem, które umożliwiałoby mu wzniesienie się w powietrze, biorąc pod uwagę zwierzęta, które sklasyfikowaliśmy, które mamy do sklasyfikowania, ta szansa jest jak 1 do... Oj, jeden, prawie że do zera bym powiedział przy tej konstrukcji dzisiejszego renifera. Nie chodzi o tego pana, który z tej ciężarówki wysiada od państwa. To wie pani, ile on ma lat? Czy on, nie wiem, jakoś pani go zna może? Wie pani, kto to jest, jak się nazywa? Osobiście nie znam. Chodzi panu o konkretnego pana, który wysiada. Nie, no tego pana, tego pana z brodą właśnie. No, to... No, panów z brodą są tysiące na całym świecie, którzy... No dobrze, pana z brodą w czerwonym kubraku. Tego pana Mikołaja właśnie, który albo pociąg ma, albo ten zaprzęg taki. No wiadomo, o co chodzi. Trudne pytanie. My wykorzystując legendę, firma Coca-Cola wykorzystując legendę, która istniała w różnych kulturach, dotyczącą świętego Mikołaja, związaną ze świętami bożonarodzeniowymi, stworzyła dla reklamy wizerunek świętego Mikołaja, który był wykorzystywany w reklamach. A jakoś na przykład święty Mikołaj, ten prawdziwy, skontaktował się z wami na przykład kiedyś i powiedział: no, ja nie piję Coca-Coli na przykład, wolę Pepsi. Jeżeli święty Mikołaj się skontaktuje, to na pewno będziemy z nim rozmawiać, jeżeli taki fakt nastąpi. I przekonacie go, żeby pił Coca-Colę, a nie Pepsi? Trudno mi powiedzieć, o tym będziemy rozmawiać, bo trudno mi powiedzieć, co on nam powie. A jakby się skontaktował i na przykład was do sądu pozwał, że używacie jego wizerunku, to jakoś tam dogadalibyście się z nim, czy... Wie pan...
To jest czyste gdybanie. Jeżeli prawdziwy święty Mikołaj z nami się kontaktuje, to na pewno będziemy rozmawiać o wszelkich rzeczach, o których on będzie chciał z nami rozmawiać. Żeby sprawdzić to eksperymentalnie, no to możemy zrobić taki eksperyment. Napisać list do świętego Mikołaja i położyć go na parapecie za oknem. A nie, nie na pocztę zanieść? Nie trzeba. Właśnie początkowo wysyłano to pocztą, ale okazuje się, że wystarczy, jeżeli położymy to na parapecie. No i budujemy taki eksperyment i czekamy na wynik. Oczekiwany wynik eksperymentu jest taki, że rano będziemy mieli prezenty. Czyli teoria nasza się potwierdza. Czyli no to zależy. A jeżeli będziemy mieli, to zakładając, że mamy. Tak, i teraz rano sprawdzamy, czy są, czy nie. To z anatomią tego przedsięwzięcia, że tak powiem. Szczegóły. W zasadzie, żeby potwierdzić teorię, to nie musimy bardzo szczegółowo wchodzić w tematykę. Wystarczy uzyskać nam potwierdzenie oczekiwanego rezultatu eksperymentalnie lub nie. Ale no zdarza się tak, że tych prezentów rano nie znajdujemy. No i wtedy musimy postawić nową hipotezę. To oczywiście też jest eksperymentalnie już wielokrotnie sprawdzone. No i możemy wtedy postawić taką hipotezę, że byliśmy niegrzeczni po prostu. A co z fizyką? Fizyka, jak raczej inaczej by, myślę, spojrzała tutaj z punktu widzenia fizyka, to wygląda chyba jednak trochę inaczej. Oczywiście fizyka nie będzie próbowała dowieść, że renifer może mieć skrzydła i machać i latać tak jak bocian na przykład. Ale z punktu widzenia fizyki można sobie wyobrazić, że renifer unosi się w powietrzu. Niekoniecznie musi być w tym celu wcale lżejszy od powietrza. No tak. Może być ciężki, a może popatrzmy się unosi. Popatrzmy na Boeinga. Popatrzmy na Boeinga, też tak robi. Zdawałoby się, że i nie rusza skrzydłami. Nawet niczym nie macha. Popatrzmy na samolot skonstruowany przez ludzką rękę, tak? I porównajmy to do zaprzęgu Mikołaja. To z czym tutaj musiałyby się zmierzyć te ciała? No to trzeba by najpierw odpowiedzieć sobie na takie główne pytanie, co jest źródłem siły ciągu w tym całym urządzeniu, bo wszystko, no to prosta zasada zachowania pędu mówi nam, że jeżeli coś się ma poruszać w jedną stronę, to coś innego musi się poruszać w drugą. Musi być jakiś silnik, jakiś napęd, który ma odpowiednią... No mamy kopyta, no ale to... Mamy kopyta, ale one w powietrzu chyba słabo działają. Ja podejrzewam, że tutaj jednak będzie to jakiś napęd odrzutowy. Z tyłu, sami. Z tyłu raczej. I tylko no, nie wiadomo jaki, bo teraz prowadzi się takie dość zaawansowane badania nad silnikami jonowymi. No w zasadzie widać pracę silnika jonowego, można zauważyć, bo jednak to nie jest tak, że tam się nic nie dzieje i mamy pustą przestrzeń, tylko coś leci do przodu.